Uciec się chciało, co? Ale snajper sobie poradził z nimi, skapitulowali, a już chyba nie. Wy co sobie chodzicie teraz? A on tylko, który ich miał widelec. Wow, dobra, no ale chcieli sobie uciec, przekopali się, prawda, i już niestety im się nie udało. Kurde, dalej uciec. Bardzo dobrze, bardzo fajnie, snajperowi się należy, kurde, podwyżka albo nawet dwie. Że bardzo fajnie, tutaj zbudowałem jeszcze sześć całe celi. Cel. Cały czas się zastanawiam, czy może zrobić po prostu tak, że no trudno, wziąć jeszcze znowu więcej pożyczki z powrotem. No bo dotacji za bardzo nie wezmę, no bo to nie, no chyba, że ewentualnie to i oszukam grę, że zatrudnię zaraz tamten, no nie wiem, zatrudnię i potem ich zwolnię. Może tak też zrobimy, czemu nie? Tylko muszę mieć jeszcze psów muszę mieć dwóch, więc to sobie też wybadamy póki co, no i tutaj tak, kopiujemy sobie to. To jest tamtąd wzięte, więc ściana jest po lewej stronie. Tutaj będą takie, o i jeszcze mamy 5000, może akurat mi wystarczy na te tutaj pokoiki. Już tak, to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze trzeba stołówkę powiększyć, tu już nie mamy pieniążków niestety na to. Pieniążki się skończyły, nie mamy pieniążków. Kogoś też irytuje słowo pieniążki, czy tylko mnie? Nie wiem czemu. Nie wiem czemu, kupa ludzi mówi pieniążki, a mnie to jakoś irytuje. Dobra, znaleziono więcej podkopów. Ale jakiś głupi więzień, bo czemu on kopał się tam, jak mógł tędy? Miałby trochę prościej, no. Sekator u kogoś znaleziono nawet. Dobra, teraz tak, proszę mi to usunąć, ten tunelik tutaj. Proszę mi go stąd. Nie stać mnie. Ile na to, ile będzie? $300. A tu też jakiś, halo? A... Co? A no tak, snajpera nie ma, kuźwa, bo poszedł sobie żryć. Ale serio, nawet nie widziałem, mam tu ekran, w tej chwili nawet nie widziałem, dwóch spierdzieliło, no ładnie. Jeszcze jeden, no oczywiście, co to za impreza nagle, halo, stój, blin. Jak ja mam go teraz, kurde tutaj. Gdzie jest snajper, ja się pytam, do ciężkiej cholery. Gdzie on jest? Gdzie jest snajper, się opierdziela, kurde. Gdzie on jest niby? Na przerwie go nie ma, to gdzie on niby jest? Gdzie jest on? Gdzie on jest, kurde, balans? Nie mam kasy, żeby teraz go zatrudnić nowego, czy tam strażnika jakiegoś posłać. I nie ma snajperu, poszedł sobie w cholerę i nie ma, no. A tu jest kupa, a i ten oczywiście idzie sobie, żeby go zastąpić, a ten idzie na kupę. Super. Zajebiście, nie, można zrobić tak, żeby zanim on pójdzie na kupę, to przyjdzie go zastąpić, bo akurat oni chyba czekali, aż sobie pójdzie, wszyscy. Kurde. I teraz spierdzili, no tutaj teraz też pan Malon ucieka, tutaj ten oczywiście ma w dupie, no też by miał w dupie, będąc tym ogrodnikiem w tym miejscu. Pani strażnik, nie wiem gdzie ona idzie, na pewno tam nie zdąży dojść, co mam zrobić teraz, może pożyczkę sobie wezmę. Taką natychmiastową chwilóweczkę. No i zatrudnimy tutaj strażnika jednego, drugiego. No i proszę spałować więźnia, bo innej opcji ja nie widzę. O, może dziękuję bardzo. Porobione. Wdrożyć więźnia, no niech tam ten. Czemu ten ma ręce do góry? Co tu się dzieje? Halo? Uzależniony od heroiny i śpi z rękami w górze. No pewnie i tak jest. Kurde, że oni teraz wszyscy spierdzieli naraz. Ja nie wiem, to autentycznie wygląda, jakby oni czekali, aż strażnik pójdzie na kupę. Znaczy snajper pójdzie na kupę. Kurde. Tu musi być jeszcze druga wieża strażnicza gdzieś, bo tu jest chyba najchętniej uciekają tędy. Ewentualnie tu bym postawił, tylko że nie będzie widział, bo jest ściana. Chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kurde. Zaraz będziemy mieli 24 tysiące. Jeszcze ekstra kasy. Także niech mi tutaj to zabudują jeszcze. A moment, chwileczkę, bo mogę to jeszcze tutaj też raz wkleić i drugi raz wkleić, cyk. Tu już będziemy mieli koniec tematu. Tu ewentualnie mogły być jakieś wyjścia czy coś też jeszcze, ale... Czy ja wiem, wyjścia oczywiście z tymi, z wykrywaczami metali.
zrobimy, trudno, nie jest aż takie strasznie drogie, a będzie tam pewnie więcej czasu na jakieś żarcie mieli czy coś tam, więc wszyscy na tym skorzystamy. Czy w tych celach są światełka? Nie, bo światełka były w korytarzach, okej. Okay. Więźniowie przyjechali, dostałem kupę pieniędzy, także mogę już od razu dwa razy sobie spłacić pożyczkę, myślę, że to się powinno udać. Bardzo ładnie się udało, 50 tysięcy spłaciłem kredyt, teraz odsetek mam już dużo mniej niż wcześniej. Teraz jeszcze tak, światełka tutaj przed wyjściami, cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, w sumie mogły być co drugie drzwi nawet te lampki, ale już niech tam, znowu coś kuźwa znaleźli, a nie, bo to jest to co wcześniej, dobra. Jak zaczną burzyć, to potem znajduje się cała reszta, okej, okay, to ja jeszcze proszę usunąć. Za 300 dolców. Gdzie zaś jest strażnik, też na przerwę polazł, kurde balans. Tutaj też nie ma strażnika, też jest na przerwie. Tutaj jedynie jest strażnik. No co ja mam z nimi zrobić? Do zwolnienia wszyscy, ja nie wiem. Kurde. Musiałbym chyba kupić ten teren, ale on jest za 45 tysięcy. Kupić ten teren i tamte wieżyczki postawić, no nie wiem. Bez sensu jest to moje więzienie, powiem wam tutaj. To możemy oczywiście wyrzucić ten kawałek linki. No i kurde, trudno, no. Co mam zrobić? Tutaj jeszcze tak, prądu nie ma. Także sobie dociągniemy tutaj i tutaj prąd. No i teraz jeszcze kwestia ze stołówką, gdyż mamy tu wielu więźniów. Czemu w ogóle tylu aż w czerwonych kubraczkach przyjechało? Jakie to jest tutaj teraz niby? Halo? Halo? Oj, blin. Wykekł się średni rygor, jak ja powiększałem budynek i teraz przyjechał miszmasz. I tacy, i tacy. No nieźle. Ale tu nie ma chyba pełno tych... Chyba nie jest full. Kurde, nie wiem co tu się stało, ale jak zrobię teraz tak, jak miałoby być, czyli tutaj średni rygor bezpieczeństwa, to ilu z nich nie będzie miało celi? Chyba wszyscy mają, chyba jest ok. Jaką mamy pojemność? O surowym rygorze 64 miejsca, mamy 89, co? No tak, tu 64 miało być. Zwykłym, no cóż, przyjechało mi, no nie, przegapiłem niestety, no kurde balans. Ten temat tutaj. I przyjechał mi miszmasz. Kurde. No może jakoś to będzie, najwyżej w pomieszczeniu tymczasowym będą sobie mieszkali, no to no trudno. Pomieszczenie tymczasowe jest uniwersalne, więc dadzą sobie radę. Młotek ktoś przywiózł ze sobą do więzienia, to było bardzo dobry pomysł z jego strony. Natomiast tak, co do tutaj tego nieszczęsnego motywu z jadalnią, którą mamy godzinę? Mamy 12, to mi lepiej się w nocy właściwie zająć, szczerze powiedziawszy, więc zrobimy sobie tutaj tryb turbo i poczekamy chwilę, zobaczymy co się stanie. I pan Walter White, ja widzę, proszę państwa, że pan Walter White niestety, ale uwalił znowu przesłuchanie w sprawie ułaskawienia i ma już 10%. Teoretycznie mógłbym go teraz zlecić. Chyba, że ma kapkę wyższe. Zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności. Nie, ja na razie go zostawię, bo tak czy siak to jest na czerwono. Nie wiem, może ma 10,1 czy coś takiego, nie wiem. Więc niech sobie na razie jest. Dajcie znać, co zrobić z panem White'em. No trochę mi go szkoda. Ale no, no cóż, no jak będzie miał poniżej 10%, no to nara, nie? Tam jak miał 5% było zielone, może musi mieć 9% czy coś zamiast 10%, nie mam pojęcia. Niech jeszcze raz sobie pogada tam ewentualnie w sprawie ułaskawienia, trudno. Tu jakiś różowy gościu przyjechał, Scott. Illuminati ekstremista. Włamywał się do rządowych baz danych i zmieniał informacje na korzyść Illuminatów. Nice. Tu jaki fryz w ogóle? Nie, to jest czapeczka. Krzyś. Okej, dobra, nie chcę mi się czytać tych wszystkich opisów, wszystkich więźniów. Nie wiem, co ja mam z nimi zrobić, kurde. Trochę mało mam pojemność tego tutaj, a tu jest bardzo duża pojemność tego tutaj. I oni dlatego tu przyjechali, bo to nie było wyznaczone, że jest... Kurde, no. No nie chcę... Dużo tu ich jest. Niech se tu siedzą, no trudno.
Dołożymy im tu może, nie wiem, łóżeczka jeszcze piętrowe. Kurde, ja wiedziałem, że tak będzie, nie? Ja wiedziałem, że tak będzie. Coś, że coś tu zdupię tak, że będzie zdupione, no. Dobra, niech będzie tam jeszcze łóżeczka dwa takie. Bo są musieli dookoła tam przejść, trudno się mówi. Przynajmniej mają tutaj ciepło, nie? Praca, czas wolny. Jak mają, macie czas wolny, to możecie... A gdzie oni w ogóle... Gdzie wy w ogóle idziecie na ten posiłek? Aha, tam. Do tamtej stołówki. No to jest problem, bo tu nie ma tyle miejsc siedzących. Dla was wszystkich. Ani jedzenia. Też nie ma jedzenia. Czemu wy nie zdążyliście jedzenia ugotować? Już się burda oczywiście zaczęła. Już jedna śmierć. Strażnika nam zabito, niestety. Super. Super, jakaś klepa widzę ostra. Czyżby była czyżby zamieszki? I oni są nadzy wszyscy, patrzcie, to te gangi kurde takie są. To gangusy się tłuką. I cztery śmierci, może zrobimy tak. Może zatrudnimy sobie tutaj tak, uzbrojonego strażnika. Czterech, proszę uspokoić towarzystwo, halo. A tamten ze poszedł. Bzyt. Śmierć już 7 dzisiaj. No ładnie. 8. Świetnie. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. Tylko tu się klepią, czy jeszcze gdzieś? Co się tu odpierdziela? Tylko tam. 17 śmierci dzisiaj. 18 śmierci. No, idą strażnicy i przyszła cała ekipa już. 20 śmierci dzisiaj. Jeszcze ktoś? 21. 22 śmierci. Ale rozpierdziel! 23! Ten shotguna w ogóle ma! Tu jeszcze może dwóch takich. Ale rozpierdziel! To był bardzo dobry motyw z tym, powiem wam. Nie, to jest... Nie. To jest z której godziny? 13:58. Możliwe, że tu jeszcze nie ma tego rozpierdzielu. Co tu się dzieje? 233 na 255, dobrze, moment, pauza, halo. Tu jest tak, to jesteśmy w tym samym momencie, w którym byłem wcześniej. Teraz tak, jak nie dopuścić do tej burdy, która tutaj zaraz będzie? Bo to będzie zaraz podczas przerwy obiadowej, to, czyli to jest tutaj, za kilka godzin. Można by zacząć od... przygotowania na szybko, znaczy tak, zatrudnienia na szybko więcej kucharzy. Jeszcze 5 zatrudnimy. 50 strażników, no bo mamy dosyć sporo więźniów tak właściwie, więc niech tam. Tu jest jeden patrol, to tu jeszcze dwóch strażników przydzielimy tak na sztywno, uzbrojonych na razie nie trzeba raczej. I jeszcze im dostawimy tutaj kuchenki. Więcej kuchenek. Może to był problem. Teraz mam tu więcej więźniów do wykarmienia. Jak nie dostaną żarcia, to mogą się pruć, nie wiem. Proszę mi czym prędzej postawić tutaj te kuchenki. Może tak, może ja sobie zapiszę grę teraz jeszcze raz tak tutaj, o. Zapisz. Okej. Nadpisać. I teraz zobaczymy, co się stanie. Czy takie tutaj kroki podjęte przeze mnie okażą się skuteczne. Jeszcze tak, jeszcze jedna rzecz tutaj, o której mi się przypomniał, bo ja przecież ogarnąłem sobie paralizatory. Więc tutaj jeszcze moment, jeszcze jedną rzecz można zrobić. Paralizatory dla wszystkich strażników, bardzo chętnie. Także 12 godzin i 5 tysięcy, ale to się przyda później też. Wtedy zwykli strażnicy też będą mogli mieć paralizator, a teraz mają chyba tylko ci uzbrojeni niestety. A paralizatory są spoko. Dobra, kuchenki ogarnięte, ale bez prądu. Ale jak te założy kuchenkę, to już będzie prąd w tamtej też obok. No właśnie. No dobra, i zaraz jest czas już na obiadek. Jak to w końcu jest? Czemu oni w ogóle tutaj nie mogą jeść? Jak to jest z tym, z tą logistyką? I dystrybucją żywności. Oni mają tutaj iść na żarcie, a nie tam, dlatego tu było za mało jedzenia.
Może zrobimy tak, może to pomieszczenie, znaczy tutaj, żeby oni jednak mogli tu wejść, to zrobimy jeszcze tak po prostu, że tu będzie część wspólna tak jakby. Tylko tutaj też jest część dla niskiego rygoru tylko, znaczy średniego, to bym też musiał tu skasować, tak? No i dobra, i teraz oni powinni przyjść żyć tutaj. Tylko teraz tu może być burda zaraz lekka. W porywach do ciężkiej. Więc... tak zrobimy. Na wszelki wypadek gośćmy tam przy... ten. Dobra, i zaraz teraz tak, posiłek. Uwaga! Czy będzie bum bum? Nie. Wszyscy dostali jeść. A coś mało ich tu przyszło. Czemu tak mało? Tu wszyscy są na żadnie. Co się tu stało? Logistyka. Dystrybucja żywności. A, ojej. Oni mieli tam iść. O, się wszystko popsuło. Dobra, to trzeba ręcznie po prostu tu poustawiać, tylko dobra, teraz niech to, teraz tu może być zaraz burda jakaś. Ja tam, tu jest tylko, dobra, dwóch może. Tutaj poprzydzielałem ich tylu. A tam wszyscy poszli, no nieźle. Tu na dole też jest już spoko, chociaż nie, jest jakaś klepa, widzę. Oj. Jest jakiś, jakaś klepa jest, nieprzytomny strażnik, już martwy, o nie, kurde. Jednak tutaj też. Dawaj jeszcze jedna, dawaj uzbrojonych. Nie mam środków, okej. Gdzie ty idziesz? Wracaj tu. Już? Spokój? Chyba już spokój. Ten uzbrojony strażnik niestety jest tutaj też na dłuższą metę problemem troszeczkę. Ale nie chcę jest, dobra, no sytuacja niby tam w miarę uspokoiła, no przynajmniej nie mam 25 śmierci, to jest zawsze jakiś tam plus, jakiś postęp w porównaniu do wczorajszego dnia. Tu jest za dużo ludzi. Trzeba im zrobić tamtą, jak poszli na żarcie, no trochę nie zdążyli jakby. Nie mają gdzie usiąść po prostu, nie dojedli, zostawili wszyscy, kurde, żarcie, no. Dobrze, że jak mają ten wolny czas, to jeszcze przynajmniej... no, nie idą od razu precz. Okej, dystrybucja żywności, to tak, po pierwsze, wy macie tylko tutaj dotąd. Czy tak, czy to było tak? Tak. A to tutaj. To tutaj. Gdzie jeszcze? Izolatka tu, nie! To. Tu tylko we wnętrzu to wszystko. Tamta kuchnia niech obsługuje to, dobrze. No i do izolatki ewentualnie mogą im żarcie przynosić, nie? No teraz jest lepiej, teraz jest tak jak ma być. A, okej. No tylko, że tak, mam już zaraz wieczór, już żarcia nie będzie, więc możemy sobie teraz zrobić małe przemeblowando tutaj. No i teraz tak, kuchnia nie musi być aż taka wielka tutaj. Gdzie sobie pozwolę tutaj zdemontować, wyczyść wnętrze, może, no może nie wyczyść wnętrze, ale zdemontuj obiekt po prostu, bo one mi się jeszcze przydadzą, te obiekty. To kuchenki wszystkie demontujemy, tutaj światełka też, drzwi demontujemy i te lodówki tutaj dwie. Dobra, proszę szybko rozmontowaci. Te ściany właściwie też można by było. Rozmontuj bek tak, drzwi tutaj te, no dawaj mi to. Tu. I tutaj ściany zburzymy. Bo ściany są tu niepotrzebne. Kuchnię można by było tam trochę przesunąć dalej, ale na razie sobie jakoś może tu... kurde, nie no, trzeba by było to później przesunąć. Ech, budynek ceglany. Brak wystarczających środków. Pożyczkę w takim razie. Jest z powrotem troszeczkę pożyczki, niestety. Tu zrobimy sobie właściwie cały ten budynek, może być i dotąd. Dziedzińca tu nie będzie w takim razie. Cyk. Teraz tak, to rozmontujemy. Świetlica też może być otwarta. Drzwi tu zdemontujemy, tutaj też zdemontujemy.
Ściany tu zburzymy. Może tryb turbo tu włączymy. Tutaj też ściany zburzymy. To, to i to. To i to. Zmontujemy tutaj te drzwi. Tutaj te, one. Tutaj ściana taka ona, o. No i tutaj oczywiście nie dziedziniec, tylko inne rzeczy. Dobra, tutaj tak, okno, zdemontuj. Tu w ogóle to wszystko zdemontować trzeba. Lodówki, cyk. Tutaj jeszcze okienko jedno. No i dawaj. Proszę, proszę mi tutaj robić rzeczy. Dobra, jest. Teraz tak. Ta ściana też będzie przesunięta gdzieś. Co do stołówki, te dwie ścianki tutaj też usunięte. Co do stołówki. No to tak. Nie wiem dokładnie, ile tu miejsc potrzebuję zrobić. O Jezu, tutaj jeszcze ten kaloryfer. Okno też zdemontujemy. Bo będzie gdzieś indziej. Nie wiem dokładnie, ile tu miejsc zrobić. Nie chcę mi się liczyć tym razem. Zrobimy sobie na, oko. Oj. Lista zadań mi się pokazała. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Dobra, taka stołówka mam nadzieję, że wystarczy. Stoliki jeszcze tutaj, 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 tutaj. Tu jeszcze ławeczka jedna, cyk. No i stołóweczka będzie taka dosyć duża teraz. Tutaj jeszcze teraz tak, stoły do podawania dwa, bo tu będzie trochę mało miejsca. Ta ściana mi tutaj też trochę przeszkadza już. Niestety. Pomieszczenia, tutaj jest stołóweczka dalej. Cyk, stołówka. Trzecia w nocy, to trochę trzeba się pośpieszyć z tym tematem tutaj. W ogóle zaraz znowu będę musiał tam w logistyce tutaj poprzydzielać odpowiednią stołówkę do odpowiedniego rejonu, bo to się znowu tu rozjechało. Dobra, obiekty, stół do podawania będzie tak, jeden tutaj, drugi tutaj, i tak, tutaj będzie ściana, i tu będzie kuchnia, nie taka duża, taka myślę, że może, momencik, najpierw obiekty, najpierw pomieszczenie może, żebym nie wiedział, co tu trzeba, znaczy w sumie pamiętam, co trzeba. Dobra, kuchnia. Tu. Stołówka jest aż dotąd? Chyba jest, dobra, nie, nie pauza, bo niech tutaj zamontują te stoły do podawania. Tutaj one będą, dobra. No dobra. Obiekty, kuchenka. Mamy 6 kuchenek. Tam będzie to, więc one mogłyby być tak. Tak. Nie. Cyk. Cyk, 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 cyk. Dobra, jest 6, jest 6. Oprócz tego jeszcze teraz tak, umywalka. Jedna tutaj. Druga tutaj. Nie wiem, czy dwie umywalki są tak potrzebne, ale niech tam mają. Tutaj rządek lodówek. I tutaj rządek lodówek. Tam będzie miejsce na coś bardzo wąskiego, w sumie nie wiem co, bez sensu trochę. Tutaj jeszcze zrobimy może tak, tutaj rządek lodówek taki. Tutaj zrobimy sobie po prostu ścianę taką, tu. Tak i tak. I tu będzie kuchnia, o. A tam jeszcze miejsce na coś innego, proszę bardzo, w ten sposób. Cyk. Cyk. Kuc. To pomieszczenie to jest kuc po prostu, może być i kuc, spoko. Tak, tutaj będzie wyjście z tej kuchni całej. No i dobra, niech mi to zrobią. Zróbcie mi tu tę kuchnię, a jeszcze jakieś lampki, może światełka. 6 światełek będzie z demontażu. Tu w ogóle chyba były oryginalnie te światła. Kurde. Tutaj. Cyk, 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 cyk. Dobra, niech tam stała się jasność, proszę bardzo. Szybciej. Wody nie ma. Nie ma wody?
Że bardzo jest i woda, a rurwak z gorącą wodą też i będzie. Tutaj i tutaj. I jeszcze jakiś momencik, jeszcze jakiś grzejniczek tutaj może. Kaloryferek. Tutaj jeden i możliwe, że tu może ewentualnie jakiś drugi. Tam jest jeszcze trzeci, to na pewno już wystarczy. Dobra. Tutaj jest rura z gorącą... Nie, nie ma. Tu gdzieś był w każdym razie ten grzejnik. I drugi grzejnik był gdzie? Tu? Tak, okej. Prądu nie ma, oczywiście. Przewód elektryczny, tutaj pyk, kuchenki mają prąd. Dobra, no i teraz najważniejsze, czyli dystrybucja żywności, co się tu stało z tym? Dobrze się stało. To tutaj jakiś coś się stało, czyżby... Moment, w tę stronę, to... Kurde, to tu, pójdźmy to. To tu. To tu. I to tu. Dobrze, okej. Co się stało? Czyżby ktoś zdał kurs? Nie, nie zdał kurs. Nie wiem, co to był za dzwoneczek teraz znowu. Nie mam pojęcia. W każdym razie stołówka jest już teraz dużo większa. Mam nadzieję, że na pewno tutaj jest stołówka w miejscu, gdzie jest stołówka. Moment, bo tu nawet trochę za dużo. Bo tu jeszcze kuchnia. O, teraz. I przyjmujemy jeszcze 8 więźniów. Nie ma żadnych chętnych na wyrok śmierci jeszcze niestety. A, tylko tu się chyba znowu walnęło coś z rozmieszczeniem tutaj. No niestety, kuźwa, jest znowu ten średni rygor tutaj, tutaj i tutaj, poproszę. Tutaj też ambulatorium w sumie, może w ambulatorium akurat nie, ale dobra, tak powinno być dobrze. Zbrojownia to w ogóle jest tylko dla personelu. Pokój socjalny, magazyn właściwie też. Tu nie. Tutaj pokój socjalny tylko dla personelu. Nie wiem, czemu to nie było zaznaczone. Bezpieczeństwo tylko dla personelu. Schowki nie tylko dla personelu. No, generalnie to może być. Okej. Okay. Kurde, znowu ci teraz pójdą wszyscy wek do pomieszczenia tymczasowego. A to jest chyba ten moment, w którym właśnie ja się dowiedziałem dopiero, że zrobiłem babola wtedy. Także proszę mi... Tak, 23 z więźniów zwykłego rygoru tego przyjedzie. A wysoki rygor będzie musiał, no właśnie nie wiem, co będzie musiał. Jeszcze nie wiem, może mi tu łóżka postawić, tak jak wcześniej postawiłem. Cyk, cyk. Cyk. No i co dalej? Tylko tyle wystarczy, tylko tyle będą mieli łóżek. No to tam kilkunastu ich będzie się działo. Ale dostaniemy za nich pieniążki. Dużo pieniążków. Pieniążki dostaniemy, kurde, pieniążki. Dobra, w tej kuchni jeszcze może mógłby ktoś pracować, tu właśnie jakieś drzwi jeszcze mogłyby się przydać. Dużo ich na telefonie siedzi. No dobra, nic, no gotują, wszystko powinno być dobrze, także na razie kończymy, dziękuję bardzo za oglądanie. Jeszcze sobie zaraz, może tak, może sobie jeszcze pożyczkę spłacę troszeczkę. Pożyczki już nie mam tak dużo zaciągniętej. Jakoś to będzie, no tylko żeby ten kurde, a jak w ogóle się ma na koniec z tym kursem? On się już skończył? Jeszcze się nie skończył. Jeszcze chyba dwa razy się spotkają i zobaczymy, ilu ich tam ukończy kurs. Także no dobra, na razie. Dziękuję, na razie. Do widzenia. Żegnam.